Młoda dziewczyna, która była narciarką w konkurencjach alpejskich. Mistrzyni sportów narciarskich. Kurierka tatrzańska. Kobieta, której uroda dorównywała odwadze. Przeszła piekło, zginęła mając 23 lata. 17 stycznia urodziła się Helena Marusarzówna, nazywana najpiękniejszym kwiatem Podhala. Mistrzyni sportów narciarskich, kurier tatrzański, żołnierz ZWZ-AK, torturowana i zamordowana przez Niemców. Młoda dziewczyna, która pochodziła ze znamienitej rodziny Marusarzy. Jej dziadek był przewodnikiem tatrzańskim, a ojciec leśniczym. Brat osiągnął bardzo dobre wyniki w różnych konkurencjach sportowych. Z wspomnień brata wiemy, iż była to postać zawsze uśmiechnięta, zawsze się uśmiechała. Uwielbiała gimnastykę. Jako młoda dziewczyna też reprezentowała Polskę w różnych zawodach sportowych. Kilka razy wygrała zawody narciarskie organizowane z pomysłu Kornela Makuszyńskiego. Co ciekawe, te zawody istnieją do dziś i są znane jako memoriał Koziołka Matołka imienia Kornela Makuszyńskiego. W roku 1935 rozpoczęła się jej brawurowa kariera sportowa. Podczas 16 Mistrzostw Polski zdobyła tytuł wicemistrzyni w kombinacji alpejskiej oraz trzecie miejsce w slalomie oraz w biegu zjazdowym. Rok później, w 1936, powtórzyła swój sukces i zdobyła tytuł mistrzyni w kombinacji alpejskiej. Bardzo lubiła zjazd, wszelkie właściwie konkurencje alpejskie. Dla niej to było życie. Niejako doceniono jej urodę. Była dublerką głównej bohaterki w filmie Halka Juliusza Gardana, a w 1938 była jedną z modelek prezentujących stroje narciarskie przygotowane na zawody międzynarodowe. To była młoda dziewczyna, która w 1939 roku zaangażowała również się w działalność konspiracyjną. Była swego rodzaju kurierem. Została przyjęta do Związku Walki Zbrojnej, gdzie zajmowała się przejmowaniem od kurierów dokumentów. Jednakże celem głównym Związku Walki Zbrojnej w tamtym okresie stało się stworzenie tras przerzutu stałych, pewnych, po to, by mieć kontakt z odległą emigracją. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie między Polską a Słowacją, szczególnie w górach, istniało wiele tras przerzutu kurierów, konspiratorów, żołnierzy, osób, które chciały się przedostać albo z jednej, albo z drugiej strony. Ona była swego rodzaju przewodnikiem. Była także kurierką na trasie między Zakopanem a Budapesztem. Przynosiła informacje dla tamtejszych władz podziemia polskiego. Znała świetnie góry, bo tam się wychowała. Stąd sama stworzyła trasę z Zakopanego przez Tatry, Słowację na Węgry. Wiemy m.in. z zeznań brata, że w 1939 roku udało się przeprowadzić dwóch lotników, którzy następnie walczyli w bitwie o Anglię. W marcu 1940 roku została schwytana na granicy węgiersko-słowackiej. Słowacy, w związku z tym, że byli częścią Paktu Osi, przekazali ją władzom III Rzeszy i z więzienia w Preszowie była następnie transportowana do więzienia w Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowcu. Pobyt w Tarnowcu był dla niej najtrudniejszy, gdyż przez 3 miesiące była torturowana po to, by wydała innych współpracowników swojej działalności. Przeszła piekło i nie zdradziła nikogo. Zginęła mając 23 lata. Z dnia 12 września 1941 roku została rozstrzelana. Jest to postać także dla naszego sportu i także dla ruchu narodowego, tego niepodległościowego, bardzo ważna. Została rozstrzelana przez Niemców w Podgórskiej Woli. Położona kilkanaście kilometrów na wschód od Tarnowa wieś była jednym z tych miejsc, które Niemcy przeznaczyli na masowe egzekucje.